Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Q&A. Bez dalszych wstępów, zaczynamy. Okej, a więc pod odcinkiem z Q&A 9 mam pełno pytań, a odcinek nagrałam, to się wstawiłam 23 września zeszłego roku, no także przydałoby się coś nagrać, co nie? Okej, więc zaczynamy. Astrid, lubisz Minecraft? Już dwie osoby polubiły, no niemożliwe. Nie, nie lubię. Bardzo nie lubię. Jaki jest twój ulubiony sezon Ninjago? No ten pierwszy, w sensie te pilotażowe i Rok Węży. Oglądałaś The Deadpoola? Nie? Lubisz placki? Zależy. Jezu, tu jest pytanie o polecanie zestawów. No i nie chce mi się tego robić. Jakby mi napisali w nazwach tych zestawów, to może bym ogarnęła. A teraz to tak. A, bo to jest ze Skybound. A ja ze Skybound to nic nie polecam. Naprawdę nic nie polecam ze Skybound. Ewentualnie Wyspa Tygrysiej Wdowy. A, tu jest jeszcze nowy smog. Tytanowy smog. Sprawdzę jeszcze. To jest... Nie wiem, czy tu chodzi o to, czy o to. Chyba o to. Ale jak na razie to tytanowy smog. To nie. Płacić, kupić. To. Tego nie. Bo teraz bym musiała mu napisać. O, właśnie Wyspa Tygrysiej Wdowy. To ja mu odpowiem na spoko. To było w zeszłym roku, ale spoko. Jeszcze ten. Przepraszam bardzo, że nie odpowiedziałam wcześniej, no ale że jestem ekspert od LEGO, to nie znaczy, że ja będę podpowiadać wam, jaki zestaw kupić. Poza tym mi się ta seria mega nie podoba. Najnowsza, ja bym najchętniej żyła w tej starszej. Do duchów jakoś w miarę było normalnie. To tytan, tak, tytanowy smok. To mu odpowiedziałam. Jeszcze... Radzę się dyskretnie spytać. Czy jak już seria Ninjago zniknie z produkcji, przestanie się interesować klockami LEGO, czy przerzucisz się na inną serię? Ja... Myślę, że próbowałabym zdobyć te starsze zestawy, nadal z Ninjago. A jeśli chodzi o... Nie, myślę, że z LEGO bym nie zrezygnowała. Ale no właśnie, postarałabym się o te starsze zestawy i tak dalej. Ale jakby była jakaś inna fajna seria LEGO nowa, która nie byłaby Nexo Knights, to może bym się zainteresowała. Nie wiem, jakby wrócili do Atlantis może, albo zrobili coś podobnego, to może. Albo coś tam z Chima. Bla 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 bla. Byłaś kiedyś na wakacjach w Kołobrzegu? Na wakacjach chyba nie, ale byłam na wycieczce. Skoro masz rodzeństwo, to powiedz jakie, brata, siostry, bla bla bla. Ja już mówiłam, że mam starszego brata. Ja mam Overwatcha, no ja też mam Overwatcha. Ja mam 207, nie, 208 level. Astrid, czytałaś już wycieki z jak wydresować smoka 3? No i tutaj była konwersacja, że ta osoba mi tutaj pisała, czy nie chciała szukać. Czy zbierałaś, czy zbierasz karty piłkarskie, a tak poza tym fajny film? No dzięki. Nigdy nie miałam robić tych rzeczy. Fajne to. Nie zbierałam kart piłkarskich, w sensie raz miałam jedną paczkę,
bo było w magazynie, a tak to nie. Jaki jest twój ulubiony sklep? Mój ulubiony sklep, w sensie z zabawkami, to mam dwa, bo w Toys R Usie jest pełno fajnych rzeczy, ale nigdy tam nic nie kupiłam, jak na razie. W Piotrze i Pawle znajduję bardzo ciekawe rzeczy, chodzi mi o zabawki oczywiście. Tam między innymi kupiłam ten Lwiatak Lenoxa. To było dosyć niedawno, w zeszłym roku. Jeszcze mam sklep z zabawkami, tam jest też Lego i tam są mega fajne rzeczy, ale nie powiem wam gdzie to jest ani co to jest, bo byście mi wykupili wszystko co bym chciała. I jeszcze jest jeden sklep, jest on bardziej na mieście i tam jest pełno takich rzeczy z Lego Store. Ale to nie jest Lego Store, to jest taka mała klipka, ale tam jest pełno rzeczy właśnie z Lego Store. Tam są nawet figurki z pierwszej serii, tylko że kosztują chyba 120 za jedną. Także, bo jak była, widziałam czarną perłę z Piratów z Karaibów, to była pod 2000. Tak samo jak pociąg do Hogwartu albo chatka Hagrida. Jak też po 2000, jak 2000 kosztował nawet Hogwart, który jest 5 razy większy od tego. Także nieźle. Więc ja tam nic niczego nie kupuję. W sensie tam były jakieś tam zestawy w miarę tanie, ale one były w miarę nowe. I miałam okazję zobaczyć co tam jest i chciałam kupić, ale akurat w tym momencie nie miałam przy sobie pieniędzy, więc po prostu się zawsze mogę tam wrócić, nie? Ale potem znalazłam inny sklep, no i właśnie tam teraz mam zamiar chodzić. Się rozgadałam. Jaki jest twój ulubiony sklep internetowy? Mój ulubiony sklep internetowy to Kobi oraz EMP. No i tutaj w sensie, no nie widzicie całego, bo nie mogę was, chociaż nie mogę was przedstawić, okej, okay. Ale powiększyć was nie mogę, także sorry. No i tu jest taki sklep i tu jest po prostu wszystko, to są rzeczy z Overwatcha, na przykład te figurki Funko Pop, także możecie Aaronowi przekazać, może mu się spodobają. Bluzy tu, o, bym chciała Lucio, bardzo bym chciała Lucio. O, plakat mogę sobie kupić tutaj. Jakieś bryloczki, koszulki, pas. Tego było mniej, ale teraz właśnie dodali. Jeszcze jest Suicide Squad na przykład. To jest pełno rzeczy, ta koszulka jest fajna w ogóle. Więc ja tu bardzo często robiłam zakupy, tylko że dla moich koleżanek na urodziny sobie niestety niczego nie kupiłam jeszcze. Także trochę lipa. No, ale te dwa sklepy właśnie często odwiedzam. Ten i ten Kobi. Jaką serię bardziej lubisz, Lego czy Kobi? No chyba jasne, że kurde, Lego. A pod względem producenta? Ja nic nie mam do Dani, więc. Więc co mam mówić? Czy znasz serial Miraculum Biedronka i Czarny Kot? No znam. I lubię. Czy wiesz o tym, że wychodzi 8. sezon Lego Ninjago? Zostały ujawnione już szkice, bla 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 bla. No, no wiadomo teraz, no. No, i to wszystkie pytania, naprawdę. A było tak fajnie, już się rozkręcałam. No cóż, więc jak macie do mnie jeszcze jakieś pytania, to możecie pisać pod tym filmem. A na razie, no nie zostaje mi nic innego, jak tego się z wami pożegnać, więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!